Słoneczny Gołębnik u Ryszarda powoli finalizuje remont, tak więc zerkniemy tylko pobieżnie, jak to wygląda. Tu jeszcze aparatura cała Ryszarda, narzędzia do pracy. Jak widać, już światło jest zainstalowane. Jest to solidna konstrukcja. Piony już są zrobione, również dolna półeczka jest już zamontowana. Tak więc pozostają tylko dna. Jak wspominałem wcześniej, do tego przyjdą szuflady i ramki od Embarto i to będą gołąbki dokarmiane indywidualnie w celach. Tak jak opowiadałem w poradach, jeden z myków polega na tym, by jamki były zalęczone. Samiczka musi w ciągu dnia mieć możliwość pobrania gritu i karmy, bowiem zapalczywy samczyk tak ją pędzi, że nie ma czasu jej zaparować, by były jajka pełne. To będzie w indywidualnych celach. Tu tylko poglądowo pokażę młódki, żniwiarze, które już dorastają. Ten pierwszy rzut będzie dla pana Piotra, który już w ubiegłym roku kupił dosyć ciekawą grupkę. Przy okazji zerkniemy, jak wygląda pierwszy rzut gołąbków żniwiarzy, które przygotowałem dla pana Piotra. Pan Piotr już w ubiegłym roku brał pakiet, jest z nich bardzo zadowolony. Postanowił dokupić sobie tych szybkich gołębi. One oczywiście jeszcze potrzebują troszkę dojrzeć. Jeszcze odstawię je z powrotem do gołębnika hodowlanego, żeby tam dojrzały. Jeszcze około tygodnia i będą wówczas gotowe do wysyłki. Jak widać, gołębie żniwiarze wywodzą się z Jansenów, stąd tutaj pojawiająca się również barwa szali, czyli tych szybkich, niezwykle szybkich gołębi. Tak więc gołębnik wyżymaczy czeka na końcowy szlif i zostanie zasiedlony grupą gołębi wyżymaczy, które tu znajdą swoje miejsce, gdzie będą się kapitalnie czuć i z nich będzie można nabyć gołębie na wszystkie dystanse, a szczególnie na najdłuższe. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska.